No i witajcie tym razem ze szklarni. Także zmiany zachodzą nie tylko na ogrodzie, ale również i w szklarni też trzeba niektóre rzeczy było wykonać, pewne czynności, sprzątnąć. Tutaj rosły ogórki. No i ogóreczki to powiem wam, że zobaczcie, jeszcze takie śliczności mi się znajdowały. Tu po tej stronie pomidorki. Pomidorki, zobaczcie, takie piękne. Także jeszcze przez długi czas będę, mam nadzieję, że będę cieszył się dobrodziejstwem właśnie tej szklarni, tego, co daje natura. No i tak się zastanawiam, jak a propos właśnie tych owoców i generalnie tutaj jeszcze tych ogórków i właśnie no ogórków, tak, no bo pomidory, no to wiadomo, jeszcze jest sezon na nie, ale właśnie jak przyroda potrafi się dostosować do tych istniejących warunków, no w końcu bądź co bądź, to jest część właśnie przyrody, pogoda to jest część przyrody, więc z jednej strony tracimy coś, po prostu nam się to wszystko przesuwa. Jedno zajmuje miejsce drugiego. Tak jest w przyrodzie. To tylko my stawiamy sobie jakieś granice. Rozcinamy tą pętlę, jakim jest na przykład rok, czyli pory roku. Rozcinamy sobie tą pętlę, stawiając tu początek, tu koniec. A to jest wszystko zapętlone. To już nieraz mówiłem. Więc na miejsce jednego przychodzi drugie. Więc być może dojdzie do czegoś takiego, że będą u nas rosły takie bądź jeszcze bardziej. Gdy dopiero raz pierwszy zobaczyłem, myślałem, Boże, cytryna? Ale nie, no przecież nie sadziłem. Nie pamiętam, co to było. Czy to jakaś brzoskwinia, czy nektarynka, czy jeszcze coś. Nie pamiętam, co to było. Ale właśnie wezmę sobie tutaj nóż i rozkroję. Zobaczę w środku, co to jest. A może to jest jakaś pigwa? Pigwowiec? Nie wiem. No, zapach ma taki ciekawy, już mi się tutaj osy podłączyły. Tak to wygląda w środku. Nie wiem, powiedzcie mi, co to jest? Czy to jest jakaś pigwa, czy pigwowiec, czy jeszcze coś? No tutaj pestki mi nie dały do wyjaśnienia, co to jest. Także mam nadzieję, że ktoś z was podpowie mi, co to może być. A tutaj, słuchajcie, jestem w szklarni. Tak jak mówiłem, były tutaj ogórki, które wyrzuciłem. I teraz no, chcę sobie to troszeczkę zagospodarować, więc podjąłem taką decyzję, że zasadzę sobie, tutaj mam przy samej ścianie mam wysadzony szczypior, ja to mówię szczypior, to jest cybula siedmiolatka, taka drobna, ja lubię właśnie taką drobną, żeby pozyskać, ususzyć, lubię właśnie suszony szczypiorek, suszoną cebulkę, zresztą suszę warzywa, jestem w trakcie jeszcze wykonywania mojej przyprawy i tak mogę wam zdradzić, że już jestem, praktycznie mam opracowaną recepturkę kolejnej przyprawy, tym razem będzie to taka stricto do zup, którą tylko i wyłącznie do zup będzie można stosować z uwagi na zawartość składników, które będą musiały poddane być obróbce termicznej, ale jeszcze jest malutki odcinek drogi do pokonania. No, muszę skończyć najpierw przygotowywanie produktów do tej, żeby zacząć kolejną przyprawę wykonywać. Dalej mam, słuchajcie, posadzoną pietruszkę, jakieś takie malutkie egzemplarze, które się wykopało z ogrodu, które nie nadawały się do tego. No, to podjęliśmy z mamą decyzję, że sobie tutaj wysadzimy. Ja kiedyś miałem w tym miejscu, może troszeczkę dalej, miałem taką szklarnio tunel foliowy, bo po boki były zrobione właśnie z okien, a dach, sklepienie było wykonane z folii, więc taka kombinowana konstrukcja. Stało to kilka sezonów i właśnie miałem tam wysianą tą cebulę siedmiolatkę, posadzoną pietruszkę, więc no to mi fajnie się sprawdzało. Zobaczymy, jaka będzie ta zima, co nam przyniesie. Wiadomo, że jak ściśnie mocny mróz, po prostu no, nie będziemy się cieszyć tym. Żadne ściółkowanie, przykrywanie, nic nie da. Po prostu ściśnie, tym bardziej, że no, trzeba tutaj podlewać. Gdyby to było suche, to jest inaczej, a wilgoć zawarta w glebie. Ja sobie to podlałem teraz przed tym. I tutaj jeszcze wrócę do przygotowania podłoża, co ja tutaj wykonałem. Nie wszyscy mnie oglądacie od dłuższego czasu, więc ci, którzy są od niedawna, powiem, że tutaj na tą właściwą glebę
wyściółkowałem sobie to takimi odpadami z siana. Mam składuję belę siana na zewnątrz i gdzieś tam, jeżeli coś podmoknie, coś zagnije, to po prostu się to wszystko zdejmowało z tej beli i magazynowałem to do wiosny. I tutaj na wiosnę właśnie takie nie nadające się już do użycia części siana rozłożyłem sobie. Oczywiście siano najlepiej, gdyby było ta skoszona trawa, żeby nie miała żadnych kłosów, żadnych nasionek, żeby nam to później nie rosło, bo no później jest problem, gdy nam z kompostem, czy tam z czymkolwiek, do czego my to użyjemy, czy do ściółkowania, zaczyna nam to po prostu żyć swoim życiem. Więc wyściółkowałem to i na to wysypałem ziemię kompostową. To jest ziemia kompostowa, którą używam do właśnie wysiewania rozsad. To sobie to tutaj rozwiozłem. W tej chwili przesypałem to wapnem magnezowym i przesypałem sobie mączką bazaltową. Właśnie tu są jeszcze fragmenty mączki. Wysypałem to wszystko mączką bazaltową. Delikatnie przegarnąłem to grabkami na wierzchu, żeby to jakoś tam zmieszać z glebą. I przelałem to wszystko. Jeszcze docelowo będę chciał za jakiś czas, jeżeli pozwoli pogoda, bo też musimy brać pod uwagę, uwzględniać warunki atmosferyczne, nie będą za niskie temperatury, to jeszcze sobie przeleję to humusem, żeby to życie jednak tutaj dalej się toczyło, żeby to wszystko funkcjonowało. To przez właśnie zimę to życie nie ucieknie, to wszystko nam zostanie w glebie, zejdzie w niższe partie, zostanie w glebie i na wiosnę ruszy z kopyta. No i powiem wam tutaj, bo właśnie robię nasadzenia, gdzieś miałem przyrząd, o właśnie tutaj jest, robię sobie nasadzenia cebulki, którą pewnie będę stosował, używał na szczypior, zobaczymy jak ona mi się sprawdzi, to gdzieś tam wykopałem, przygotowując glebę do właśnie nawożenia na zimę i tych upraw jesienno-zimowych, właśnie znajdowały się gdzieś tam pozostałości po cebulce, która nie została przeoczona, czy gdzieś tam została wyrzucona, nie przeszła selekcji. To sobie wszystko wyrosło. Ja właśnie sadzam, żeby pozyskać szczypiorek, bo tak jak mówiłem, będę chciał go sobie wysuszyć, żeby cieszyć się właśnie, gdy nie będzie możliwości takiego świeżego pozyskać, a pewnie sobie posadzę w doniczce, w domku, na parapecie, to żeby cieszyć się suszonym, chociaż i suszony, i taki świeży ma swoje zalety, więc ja używam również i cebulki suszonej, i świeżej, ale cebulka suszona też jest dobra, i szczypiorku suszonego. Więc tak jak mówię, reasumując tutaj, przeleję to sobie jeszcze humusem, żeby to wszystko żyło, działało, funkcjonowało. Nie poprawiajmy natury, ale starajmy się jej pomóc. A pomóc możemy nawet w ten sposób, że jej nie utrudniamy. I tak samo w naszym życiu. Nie starajmy się na siłę jeden drugiemu pomóc, narzucać swojego zdania, swojej woli. Każdy wie, czego najbardziej potrzebuje i tutaj moja wolność kończy się, tam gdzie się zaczyna twoja wolność. A twoja wolność jest takim, czy moja jest takim, powinna być takim nieprzekraczalną granicą, żebyśmy starali się szanować. Więc życzę wam, słuchajcie kochani, tak już na koniec tego nudnego być może odcinka, ale no chcę wam pokazać, że w szklarni też już coś tutaj robię. Jeszcze zostały mi te pomidorki, ale to już kwestia na przyszłość. Jeszcze jest dużo zielonych, dużo czerwonych na krzaczkach. Nie chcę mi się tam zaglądać, bo się stworzył burz, no ale już zacząłem kończyć, żegnać się z wami. Więc życzę wam na co dzień takiej serdeczności. Uśmiechnijcie się jeden do drugiego, bo to naprawdę nie boli, a czasami wytworzy jakąś fajną reakcję i to działa, słuchajcie, bo to nieraz sprawdzałem. I tutaj jeszcze na koniec wam powiem taki przypadek. Mam taki sklep, do którego no, bardzo często chodzę na zakupy. Jest tam pani, która jest wiecznie znudzona życiem. I czasami jest tak, że bardzo często, gdy jestem u niej na stoisku, życzę jej miłego dnia i tak dalej, to czasami nawet nie odpowie. Ale ja próbuję, słuchajcie, próbuję, nie zniechęcam się. To jest taki skrajny przypadek, ale
idąc na ulicy po prostu można się przywitać, można powiedzieć dzień dobry, uśmiechnąć się, wchodzą gdzieś tam do windy, czy gdzieś tam na korytarzu, gdzieś się tam spotykamy, czy w bloku, czy gdzieś w jakimś urzędzie, jeden drugiemu jak powie dzień dobry, to chyba się nic nie stanie. Ale ja nikogo tutaj nie chcę do niczego namawiać i oczywiście mówiąc coś takiego, no nie chcę nikogo też obrazić, że nie się tak nie zachowujemy, ale no czasami widzę, że ktoś po prostu no inaczej się zachowuje niż byłoby to widziane i tak dalej. Ale dobra, nie chcę tu już mieszać tematów z jednego tematu na drugi nie chcę, więc życzę Wam na koniec wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, uśmiech rodzi uśmiech, złość rodzi złość. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Z Panem Bogiem, kochani.